Witajcie, nazywam się Aleksander Wilanowski, jestem instruktorem Nordic Walkingu. Zapraszam Was na wspólne treningi. Dzisiaj w planie jest nagranie czterech zestawów rozgrzewki, która jest niezmiernie ważna i mam nadzieję, że i zalecam ją, żebyście, co ja gadam, po prostu trzeba ją zawsze zrobić. To jest nieodzowna część każdego treningu i jeśli nie zrobisz porządnej rozgrzewki, to nie zrobisz porządnego treningu. Także dzisiaj pokażę Wam kilka zestawów ćwiczeń, które możecie zaadaptować do swoich treningów, dowolnie modyfikować, wybrać sobie najlepsze, ale pamiętajcie, zawsze poświęćcie na rozgrzewkę przynajmniej 5 do 10 minut każdego swojego treningu. I choć Nordic Walking można potraktować już sam marsz jako rozgrzewkowy i jest to jak najbardziej część rozgrzewki, tak nigdy nie zapominajcie o kilku podstawowych ćwiczeniach, które możemy wykonać wykorzystując kije i w pozycji stojącej. Zaczynamy od najprostszych ćwiczeń i chyba moich ulubionych, takich jak krążenia ramion w przód. 20 powtórzeń. 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 w tył, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 8, 9, 10, naprzemiennie do przodu, podobny czas. Jest 10. Jeszcze chwila. I już. Do tyłu to samo. Porządnie rozgrzane ramiona. No to chyba nie muszę mówić. Porządny trening. Było na przemian w przód, na przemian w tył. Można jedna w jedną stronę, druga w drugą stronę. Jeśli będziesz miał problemy z wykonaniem tego ćwiczenia, zacznij kręcić najpierw jedną ręką i dołącz drugą do tyłu. Trochę wieje wiatr, mam nadzieję, że po mikrofonie to nie daje i że będę dobrze słyszany. Zawsze starajcie się trzymać kije w czasie rozgrzewki jak najdłużej w jednym ustawieniu. Ułatwi Wam to kolejność ćwiczeń. W tym chwycie możemy wykonać bardzo fajnie takie naprzemienne wymachy ramion do przodu, do tyłu w różnych zakresach. Albo w takim pośrednim jak teraz, albo w takim bardzo zamaszystym z wyciągnięciem ramion w górę. Albo w małym zakresie, ale bardzo szybko. Jeszcze chwila. 3, 2, 1. Ok, dobrze. Zwalniamy, ale dokładamy nogi. Wysoko unosimy kolana. Jednocześnie wymachując ramionami. Unoszenia nóg, przynajmniej do linii pasa, można też zamienić na kopnięcia do przodu. I kopnięcia do tyłu, piętą do pośladków. Tak jest. Jeszcze chwilę. Pamiętaj, że rozgrzewka ma trwać przynajmniej 5 minut. Każde ćwiczenie około 20 powtórzeń, około 30 sekund. Tak jest. Zmieniamy chwyt. Łapiemy kije po obu końcach. Bardzo dobrze rozgrzewające ćwiczenie obręcz barkową. Wiosłowanie. Staraj się, by ruch krążenia był jak najbardziej obszerny. W przód i w tył. W przód i w tył. Wiosłujemy teraz w przód i jeszcze do tyłu. Jeszcze około 10 sekund. Raz. Jeden z 5,
4, 3, 2, 1. Ok. Chwytu nie zmieniamy. Wykonaj mocne wymachy ramion, tak żeby kij za plecami, kije postawić jakby pionowo. Mocny wymach ze skrętem tułowia. Tak jest. Przynajmniej po 10 wymachów na każdą stronę. Stąd łatwo sobie zarzucić kije z tyłu na łopatki. Kolana lekko ugnij i wykonaj kilka skrętów tułowia w jedną i w drugą stronę. Z tym, że pamiętaj, zawsze kręć tylko tułowiem od pasa w górę. Bez tak, żeby nie skręcały się kolana. Brzuch napięty i jeszcze chwila. Około 20-30 sekund takich skrętów w zupełności wystarczy. Tak jest. Czas na nogi. Kilka wymachów nóg do przodu, do tyłu. Kije tutaj spełniają funkcję podporową. Ułatwiają nam utrzymanie stabilnej postawy. Więc mamy wymach przód, tył. Jedna noga, druga noga. Około 10-20 powtórzeń. Jest do boku. Jest i w drugą stronę też. Uwaga, tego ćwiczenia nie powinny wykonywać osoby z endoprotezą stawu biodrowego. Chyba że chcą sobie wymienić na nową. Okej, dobrze. Każdy trening, każda rozgrzewka powinna zawierać przynajmniej kilka przesiadów. Proponuję około 100, no dobra, bez przesady, 10-20 przesiadów w zupełności wystarczy. Pamiętaj przy przesiadach, aby kolana nie wychodziły przed stopy. Nie przyklękaj, a przysiadaj i stopy cały czas płasko znajdują się na ziemi. Tak? Tak. 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 Jest. Ok. I jeszcze chwila stawy skokowe. Marsz w miejscu. Na palcach. Ręce nie śpią. Boksują przód, tył. Ćwiczenie dynamicznie wykonuj, tak żebyś czuł, że serce bije, płuca pracują. To ma cię przygotować do intensywnego treningu. Spięcia napięty na palce. Około 20 powtórzeń. Jeszcze 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij, rozluźnij, rozluźnij. I ćwiczenie, które bardzo fajnie może dopełnić całości, czyli łapiemy sobie znów kije po obu końcach i wykonujemy krążenia. Nisko przy ziemi, bokiem w górę, nad głową i bokiem w dół. Powoli, płynnie i ostrożnie. To jest ćwiczenie dynamicznie rozciągające, które powinniśmy wykonywać zawsze na końcu rozgrzewki. Tak, około 80 okrążeń w jedną stronę i powtórz to w drugą. Tak, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ja się rozgrzałem, za chwilę nagrywam drugi odcinek, rozgrzewka numer 2, na którą też zapraszam. Do zobaczenia za chwilę.